Za nami jest trzecia runda serii Rotax Eurotrophy, która w miniony weekend odbyła się na torze w belgijskim Mariembourgu. Wystartowało w niej 6 polskich kierowców, 2 w kategorii Junior Max, 1 w kategorii Senior Max, 2 w DD2 oraz 1 w kategorii E20 Senior. Jak im poszło? Przekonajcie się sami. Zacznijmy od kategorii E20 Senior, w której wystartował Kacper Turbojski. Kacpra w poprzednich dwóch osłonach Eurotrophy wcieliśmy w kategorii juniorskiej, jednak na tą ostatnią rundę przeniósł się do starszej kategorii i poradził sobie bardzo dobrze. Druga pozycja w klasyfikacji tych zawodów oraz w klasyfikacji generalnej w kategorii E20 Junior pomimo startu w zaledwie 2 rundach zajął też 3. pozycję. Wielkie brawa dla Kacpra, bo choć kategorie tych go-kartów elektrycznych nie były najbardziej liczne, to stawka była bardzo mocna i znalezienie się w niej na podium jest naprawdę dużym sukcesem. Zwycięzcą kategorii E20 Junior w całym sezonie Rotax Eurotrophy został T. Stevens, a kategorii E20 Senior Niemiec Luka Kester. Kolejną kategorią była kategoria Minimax. Niestety w tej kategorii nie widzieliśmy ani jednego reprezentanta naszego kraju, ale z kronikarskiego obowiązku warto wspomnieć, że 3. rundę wygrał Łotysz Tom Strela z Stanford Racing, a klasyfikację generalną wygrał, bo kategoria Minimax, podobnie jak kategoria E20, zakończyła już swoją rywalizację w Rotax Eurotrophy i zwycięzcą został Belg Bas Maksimov z zespołu Bugin Power. Przejdźmy teraz do kategorii juniorskiej. Tutaj mieliśmy 2 polskich zawodników, Collina Ważnego i Aleksandra Porodyńskiego, których 2 tygodnie temu widzieliśmy w rywalizacji w kartingowych mistrzostwach Polski. Collin w tych zawodach wystartował w barwach brytyjskiego zespołu KR Sport i podczas niektórych wyścigów widać było, że miał naprawdę bardzo dobre tempo. Widać to było przede wszystkim w hitach, gdzie 2 z nich ukończył na pozycji 4. i 6. Niestety tutaj jeden gorszy hit spowodował, że pozycje startowe do finałów nie były najlepsze. No i w finałach też Collin nie miał niestety dużo szczęścia, no i ostatecznie zawody ukończył na pozycji 23. Choć tempo z pewnością było takie, że stać było Collina na pozycję zdecydowanie wyższą. Drugim Polakiem w tej kategorii był Aleksander Porodyński. Alpkowi szło w tych zawodach ze zmiennym szczęściem, jednak też czasami potrafił pokazać pazur. Pokazał to szczególnie w drugim finale, gdzie przebił się 9 pozycji i zakończył go na pozycji 21. Ogółem 25. pozycja dla niego w tych zawodach. Zwycięzcą kategorii juniorskiej w ten weekend został Holender Tommy van der Struys, a na drugiej pozycji uplasował się Brytyjczyk Ethan Jerko, który tutaj już zaledwie po 3 z 4 rozegranych rund już może być pewnym zwycięstwa w kategorii juniorskiej na koniec sezonu. W kategorii seniorskiej mieliśmy jednego reprezentanta naszego kraju, a mianowicie Davida Aulejnera ze Strawberry Racing. Dawid, jak to już pokazał w poprzednich rundach, tak i teraz, miał bardzo dobre tempo, pokazał to już w czasówce, 6. pozycja w grupie i 12. pozycja łącznie. W hitach niestety jako ze zmiennym szczęściem, przez co muszę startować w wyścigu repesażowym, w tak zwanym wyścigu Second Chance. Tutaj ostatecznie udało mu się zakończyć go na 1. pozycji i bezsprzecznie wszedł do wyścigów finałowych. W wyścigach finałowych pokazał się naprawdę z bardzo dobrej strony. W pierwszym z 31. pozycji przebił się na pozycję 14. a w drugim udało mu się zakończyć wyścig w pierwszej dziesiątce. Niestety tutaj kara 5 sekund za zbity zderzak spowodowała spadek na dalsze pozycje w stawce i ostatecznie 19. pozycję Davida w tych zawodach. Zwycięzcą kategorii seniorskiej został Sean Butcher z brytyjskiego zespołu KR Sport, a pozycję na podium obok niego uzupełnili Lewis Gilbert i Kai Hunter. I kolejna kategoria, czyli DD2 Max, gdzie mieliśmy 2 reprezentantów naszego kraju, czyli Kacpra Śmiątkowskiego i Jana Prosta, obydwaj z zespołu Wierzykowski Motorsport. Chłopaki, mimo że na początku weekendu mieli delikatne problemy, nie mieli najlepszego tempa, tak pod koniec zawodów udało im się to tempo poprawić. Szczególnie Kacprowi, który w finał drugi zakończył na pozycji 15, która jest punktowaną pozycją, więc naprawdę wielkie brawa dla Kacpra, bo poprawił swoje tempo zdecydowanie od początku zawodów. Ostatecznie dla niego pozycja 19 w tych zawodach, a i 27. pozycja dla Jana Prosta. Zwycięzcą tej kategorii dosyć nieoczekiwanie został Belg Maxim Dirich, a pozycję na podium obok niego uzupełnili Jakub Bezel i Billy Lajner. Za nami już więc 3 rundy tegorocznego sezonu Rotax Eurotrophy. Przed nami jeszcze jedna finałowa runda w niemieckim Wackersdorfie w połowie września. Jednak to jeszcze nie koniec międzynarodowych zawodów Rotaxa w tym sezonie. Przed nami jeszcze przede wszystkim Rotax International Trophy we francuskim Le Mans na przełomie lipca i sierpnia oraz także ogłoszone dzisiaj zawody przez organizatorów Rotax Eurotrophy, czyli Rotax Golden Trophy, które odbędą się zaledwie 2 tygodnie przed finałem światowym w listopadzie w belgijskim Genk, gdzie również będzie szansa na wygranie biletów na tegoroczny Grand Finals. Ja dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.